Co się stało latem 1983 roku w Elmore? To pytanie przewija się przez cały odcinek Leniwy i sądzę, że to jest jedna z najciekawszych zagadek, która nie została rozwiązana w niesamowitym świecie Gumballa. Pomimo tego, że Gumball mówi, że nikogo nie obchodzi to, co się stało tego lata. Nikogo nie obchodzi, co się stało tego lata! Racja! To i tak sądzę, że warto tą kwestię poruszyć, gdyż to właśnie ona przybliża nam spory kawałek historii Elmore. Tak więc zostaw jeszcze tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję i ruszajmy już z tematem. Tak więc co się wydarzyło tego pamiętnego lata 1983 roku? Że o tej dacie najpierw wspominają seniorzy. Zaczęło się to latem 1983. Następnie o tej dacie mówi sam Larry. Zaczęło się to latem 1983. A w skrócie nie można? A na końcu o tym mówi Richard. Lata 1980. I żadna spośród tych postaci nie mogła nam przytoczyć do końca całej tej historii. Więc wszystko zaczyna się w odcinku Leniwy, w którym to Gumball z Darwinem próbowali pokonać Richarda w byciu bardziej leniwym niż on. Ale to im się nie udawało. I wtedy chłopaki założyli się z ich tatą, że jeżeli znajdą dużo bardziej leniwą osobę w mieście niż on, to wówczas on będzie za nich robić przez jeden dzień obowiązki domowe. Ale jeżeli to Richard wygra, to właśnie chłopaki do końca swojego życia będą pracować za niego. Wtedy nasi bohaterowie zaczynają swoją podróż po Elmore w poszukiwaniu najbardziej leniwej osoby. I od staruszków dowiadują się tego, że w 1983 roku był ktoś taki jak leniwy Larry. Za to od samego Larry'ego oni dowiadują się to, że on został wtedy pokonany przez Richarda. I to on został najbardziej leniwą postacią w Elmore. Byłem największym leniem w Elmore, aż ten tytuł odebrał mi Richard Watterson. Ale co właściwie musiało się tam wydarzyć, że Larry stał się nagle z najbardziej leniwej postaci, nagle najbardziej pracowitą postacią w Elmore? Swoją drogą, jeżeli chcecie się dowiedzieć, ile on zarabia, to tu macie link do tego odcinka, bo kiedyś to liczyłem. Żeby poznać naszą historię dalej, musimy sobie przybliżyć kilka faktów. Po pierwsze, w odcinku Leniwy na ekranie telewizora widzimy rok 2010. Tak więc zapewne to jest aktualny dzień w Elmore. Więc od tego momentu do 1983 roku jest 27 lat. Ale Richard jest przecież dużo starszy i ma więcej niż 27 lat. I do tego momentu zaraz wrócimy, bo musimy się przenieść do odcinka Różdżka, w którym to dowiadujemy się tego, że gdy Richard był w wieku Gumballa, dowiedział się tego, że magia nie istnieje i całe jego życie nagle straciło sens, przez co on tak krzyczał przez następnych kilka lat. A co myślałeś, że kości spełniają życzenia? Magia to nie żarty. To znaczy, że to oszustwo. Tak, oszustwo. Czyli na to wychodzi, że w momencie jak to się stało, to Richard miał 12 lat, a po dodaniu tego do 27 lat, o których mówiliśmy wcześniej, wychodzi 39 lat, czyli aktualny wiek Richarda. Tak więc wszystko, co tam się wydarzyło, miało pewien sens. Powoli staram się go wam nakreślić, ale nim do tego przejdziemy, spójrzmy sobie na Larry'ego, gdyż Larry jest kamieniem i to widzimy w odcinku Praca, a to jest bardzo ważne dlatego, że inne postacie w Elmore to są zwierzęta lub przedmioty codziennego użytku, przemienione w ludzi. No generalnie kamień w Elmore jest tylko jeden i jest nim Larry. I to jest dosyć ciekawy fakt, bo on nie ma żadnych rodziców ani krewnych. Tak więc co się wydarzyło latem 1983 roku? Otóż jak już wiecie, Larry to kamień, a kamienie nie muszą się ruszać, jeść, pić, spać, pracować, ani też nie mają rodziców, kamienie po prostu są kamieniami. Tak więc dlaczego nagle w 1983 roku Larry traci tytuł największego lenia, na rzecz Richarda? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta, mianowicie dlatego, że Richard spowodował to, że narodził się Larry, takiego jakiego my znamy. Bo zwróć uwagę na to, że Richard jak się dowiedział o tym, że magia to nie przelewki, nie ma czegoś takiego jak magiczne kości, to zaczął niesamowicie krzyczeć i rozpaczać. Ale tego nie robił przez resztę życia, gdyż nagle osiągnął nowy cel w życiu, którym to było bycie najbardziej leniwą osobą w Elmore. A żeby to osiągnąć, musiał on pokonać Larry'ego, który był kamieniem. I sądzę, że to właśnie ta sytuacja nadała Larry'emu życie i cechy ludzkie. Dlatego, że nawet jak popatrzysz na Larry'ego, to on bardziej wygląda na 20-parolatka niż jak Richard, czyli osobę podchodzącą pod 40. Gdyż to nie miałoby sensu, żeby noworodek startował z kilkunastoletnim Richardem w konkursie na największego lenia. I to właśnie dlatego sądzę, że lato 1983 roku odpowiada dacie narodzenia się Larry'ego w Elmore. I też dlatego on cały czas pracuje po to, by za pomocą pieniędzy nadać swojemu życiu sens. Co to też mogliśmy usłyszeć w odcinku Szkolenie. Że trzeba iść do szkoły, bo musimy się więcej uczyć, żeby znaleźć pracę, która by nas cieszyła i żebyśmy nie musieli marnować życia biegając za pieniędzmi, za które byśmy kupili bezsensowne rzeczy zapewniające pustkę egzystencji. Tak jak ty! Tak! Dzięki, Larry!
Tak więc co dokładnie się wydarzyło w lato 1983 roku? Otóż w tym roku na świat przyszedł Larry, za pośrednictwem Richarda. Ale pamiętajcie o tym, że to jest tylko teoria. I równie dobrze lato 1983 roku może nawiązywać do daty urodzenia się twórcy Gumballa. Ode mnie dzisiaj to na tyle, jeżeli odcinek Ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić tutaj łapeczki w górę oraz subskrypcji. No i trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego. Should I leave or should I stay with you?